Dobra. Obóz wojenny. Zapisz sobie. Nie obóz tylko Pana, tylko żeby to podkreślić, że to jest obóz wojenny Pana. I teraz, o co chodzi, pastorze? Jaki obóz wojenny? Myśmy się tu przyszli dobrze napełnić, Boży pokój wziąć, jak gdyby spotkać innych wierzących ludzi, zaśpiewać halleluja i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, i to jest amen, my też w tym celu przyszliśmy, tylko że Pan też nas, nawet nie Pan, tylko myśmy się zaciągnęli do wojska. Ja nie wiem, czy ktoś z was się zaciągnął, ja się zaciągnąłem do wojska. Jestem na żołdzie Królestwa Bożego, czyli jak Pan mi pobłogosławi, to będę miał. Jestem po prostu zabezpieczony, nigdy mi nie zabraknie. Jak wy musicie chodzić do pracy jakieś takie i nie wierzyć Panu, bo nie jesteście na przykład żołnierzami Pana, nie do nas, ale jakby ktoś był, no musisz, będziesz pewno musiał pożyczać. Ale jak się zaciągnąłeś do służby żołnierskiej dla Pana, to jesteś żołnierzem. Powiedz komuś, ty żołnierzu, fajny żołnierzu. Chrystusa. Bo są inni żołnierze też, ale my jesteśmy namaszczeni. Chrześcijanie. Amen? Ktoś jest tu namaszczony? Czy ktoś zna Chrystusa z jego nazwiska? Jeżeli jesteś żołnierzem, to jesteś też chrześcijaninem. A jak jesteś chrześcijaninem, to chrześcijanin oznacza, że chodzisz w namaszczeniu Mesjasza. Mesjasza, Króla Królów, Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który jest głową, który jest początkiem, końcem, alfą i omegą i jego imię jest Ja Jestem. W takim imieniu ty idziesz i w takim imieniu do takiej armii się zaciągnąłeś, gdzie jest Pan Zastępów. Dobrze, więc obóz wojenny, nie przedszkole, co nie znaczy, że nie trzeba przedszkola, żłobka, wszystkie te rzeczy są potrzebne. Dzisiaj mówię do obozu wojennego. Czyli mówię do ludzi, którzy w sercu mają przebudzenie. Przebudzenie. Nie letność, tylko przebudzenie. Więc mówię do Kościoła. Przebudzenie. Niech nam zajaśnieje Pan, tak jak On chce nam zajaśnieć. I wtedy Pan, jak już tak zajaśnieje w nas, to nam da jakieś zadanie do zrobienia. I to nie będzie zadanie tylko kogoś nakarmić, bo to jest oczywiste dla każdego, kto zna słowo. Nie tylko kogoś przytulić, bo to jest oczywiste, ale też iść i wyrywać z kręgów diabelskich ludzi, którzy są pod Jego panowaniem w grzechu i tak dalej. Więc jeżeli jesteś obozem Pana, jeżeli jesteś obozem wojennym, to jesteś powołany do tego, żeby w taki, a nie inny sposób podejść teraz do tego słowa. Więc ożywienie dajemy ludziom, którzy są martwi. Z Efezjan sobie przeczytajcie, że ktoś, kto żyje w grzechach, jest martwy w duchu. Więc na ulicach ludzie są martwi. Amen? I my niesiemy im życie, Chrystusa. Amen? Ale w kościołach ludzie mogą być może półżywi, ale nie powinni być martwi. I ani kapłan, ani lewita może czasami tego nie zauważyć, że kościoły są pełne pół martwych ludzi. Pamiętacie przypowieść o Samarytaninie? Więc my mamy takie posłanie, przesłanie, powołanie, żeby każdego półmartwego przyprowadzić po prostu. Nie jak czasami lewici i kapłani zostawiają ludzi, którzy duchowo są martwi i biegną na ulicę pomagać tym, którzy nie żyją. Okej, to jest nasz obowiązek. Ale w kościele ludzie są półmartwi. I Bóg chce zadbać o swój Kościół, żeby on się stał obozem wojennym, warownym Pana, nad którym stoją jego aniołowie i on ma zadanie do wykonania. Wiecie jakie? Odbić to, co Pan obiecał. Odbić to, co jest błogosławieństwem, co jest obietnicą. Odbić to i pokonać wroga. Bo żeby posiąść ziemię obiecaną, musisz ty w orężu Chrystusa pokonać wroga. Diabeł jest pokonany, tak jak Jerycho już należało do Izraela, zanim tam ruszyli, ale Pan Bóg powiedział do Jozuego i bądź mężny i waleczny i nie bój się ich i nie bój się, a teraz idź i ich pokonaj. Amen? Obóz wojenny. Więc przebudzenie jest dla Kościoła, dla półmartwych ludzi, którzy już prawie nie żyją, albo żyją, albo nie żyją i tam potrzeba, żeby zapłonął ogień Ducha Świętego, jego świeżość, jego pasja i to wszystko, co Bóg, jako żywy Bóg wkłada do Kościoła. Nie może być tak, że jesteśmy Kościołem po prostu, bo jesteśmy Kościołem. No to nie jesteśmy Kościołem. Jesteśmy zbieraniną ludzi, którzy chcą mieć inne zajęcia niż siedzenie w barze. Sorry, wiem, że to jest takie skrótowe. Nie myślę tak w ten sposób. Nikogo nie chcę obrazić, ale ponieważ nie chcecie, żebym głosił 3 godziny, więc używam skrótów myślowych. Więc co to jest przebudzenie? Znaleźć kogoś. Najpierw siebie. W odbiciu w lustrze. W odbiciu nie, co mi się wydaje, tylko w odbiciu Chrystusowym. Jak bardzo jeszcze się różnisz.
I wiecie, kolejnym diabelskim kłamstwem jest to, że my po prostu jesteśmy grzesznikami, ale pastorze, jesteśmy... Nie! Byliśmy grzesznikami. Niegdyś to było nasze życie, a dzisiaj nasze życie ma być święte, podobne do naszego Pana. Doskonałe wręcz. To jest sztandar, na który się masz patrzeć. Nie na swoje słabości. Słabości zamień na cnoty Boże. No, nie ma nic innego w słowie. Wierzcie mi, że nie ma. Dobra, idziemy? Ktoś chce jeszcze iść na wojnę? Jest kilka osób, chwała Bogu. Te same osoby zapisują, co idą na wojnę i jest fajnie, no. I wystarczy nas, no. No wystarczy nas. I wiecie, i w tym momencie jest cytryna, no bo ja nie mówię nic złego, ale te osoby, które po prostu nie rozumieją nawet mojego pytania czasami, bo ja mam źle zadawane pytania, się źle czują. Później taki podział jest. Nie, wszyscy mamy być obozem Pana. To od nas zależy, czy Bóg przez nas kogoś uratuje. Ale najpierw Bóg potrzebuje uratować umarły Kościół. Znaczy nie najpierw, że tam tego nie trzeba, tylko do jakiego Kościoła chcemy przyprowadzić ludzi. Jest takie słowo, nie mam go tutaj w notatkach, że Pan Jezus mówi do faryzeuszy, że biegają i chcą przekonać choćby jednego i tak dalej, a później on patrzy się na nich i staje się jeszcze gorszy niż oni sami byli. Więc jak gdyby najpierw ślepy nie może być ślepym, najpierw Kościół musi być oczyszczony, najpierw Kościół musi być po prostu obozem wojennym Pana, w którym nie ma grzechu. Za chwilę dojdziemy do tego. Jak myślicie, czy jest możliwe, żeby Bóg zgromadził tutaj swój Kościół i żeby nikt z nas po prostu dzisiaj teraz nie miał grzechu? Pogłosujmy. Kto mówi, że nie? Ale proszę, zabierzmy w tym sondażu małym przedwyborczym, zabierzmy aktywny udział. Dajcie się przekonać, nawet jak nie jesteście częścią Kościoła, żeby jednak odpowiedzieć. Oczywiście ci, co mają, to mają, są zwolnieni z tego, ale cała reszta niech odpowie. Nie, jakie było pytanie? Bo ja już nie wiem. To tak szybko idzie. Widzicie? Czy ja jestem przygotowany? Nie jestem. Widzicie, ja zapominam w ogóle, co Pan przed chwilą do mnie powiedział. Czy Kościół dzisiaj tutaj zgromadzony może być bez grzechu, ale nie przez to, że obmywa nas krew baranka i nawet nie wyznajemy i robimy to samo, cośmy w starym życiu robili, tylko prawdziwie uświęcony Kościół. Czy mógł dzisiaj nas Pan, czy ktoś się dzisiaj pokłócił, a teraz cytryna, to nie jest cytryna, kto się dzisiaj pokłócił z żoną albo z mężem rano? Głowa, ręka do góry, wyżej. Już mamy 3 osoby, zaraz was wyrzucimy poza obóz. No dobra. A kto dzisiaj wstał, mówił, ale ty, nie chce mi się w ogóle, no ale dobra, umówiłem się już. A poza tym będą mówić, że mnie nie ma, to lepiej pójdę. Jest coś taki? Ręka do góry? Jest jeden brat, chwała Bogu. No i o to chodzi. I żyjemy, słuchajcie, zaczynamy żyć. Znaczy, spod dywanu po prostu bierzemy węże i będziemy deptamy sobie je sami. Bo twoja ręka do góry to już jest zdeptanie wroga. Bóg coś obnaża, a my możemy to zdeptać. My mamy to zdeptać. My jesteśmy głową, a nie ogonem i my depczemy po wszelkich warowniach przeciwnika w naszym życiu. Lenistwo to jest po prostu warownia jakaś. Amen? Kłótnia z mężem, czyli gniew, czyli nawet jeżeli... Cicho, bo będzie awantura. Nawet jeżeli się ktoś podda duchowi takiemu... Wiecie, nawet Mojżesz zgrzeszył, bo go zdenerwowali ludzie, za którymi się modlił. I uderzył 2 razy w skałę. Więc to nie jest koniec świata, tylko zanim przychodzimy do domu modlitwy, powinniśmy mieć jeden nawyk. Zanim przychodzimy i chcemy się o coś prosić Pana, albo modlić do Niego, albo Go uwielbiać, powinniśmy to robić z czystego serca. Więc wierzę, że jesteśmy nauczeni, że kiedy już nawet nam się coś zdarzy, to dobry i miłosierny jest Pan. I zanim my przychodzimy do obozu Pana, tu w tym miejscu, do domu modlitwy, żeby Jezus nie musiał stołów wywracać, to przychodzimy pojednani z Panem, pojednani z ludźmi, nie z obgadulstwem i tak dalej, tylko pojednani. Nie przychodzimy tutaj popatrzeć, jakie są firanki, tylko przychodzimy, żeby uwielbić naszego Pana i wtedy być dla Niego ofiarą miłą i przyjemną. Jeżeli takich nas Pan dzisiaj tutaj, więc wy wyjdźcie teraz i pokutujcie. Pokuta była już? Bracie tam? Leniuch był pokutowany? Chwała Bogu, wszystko. No widzicie, jest znowu posprzątane wszystko. Można iść dalej. I znowu jesteśmy obozem wojennym Pana, bo gdybyśmy z tymi naszymi rzeczami poszli walczyć z przeciwnikiem, to by nas po prostu... I byśmy mówili, w imieniu Jezusa, którego właśnie dzisiaj nie uczciłem, mówię ci, wyjdź.
Nie byłoby posłuszeństwa tych demonów. Nawet byśmy nie mieli radości. O, Panie, nawet w Twoim imieniu to demony uciekają. Może by się nawet zaśmiało. Jak byś się poczuł, jakby ci się demon w twarz zaśmiał? Mówił, ty, z mężem się pokłóciłaś dzisiaj i nie przeprosiłaś Pana. Ja wiem, że Bóg nas nie oskarża o nic, ale diabeł nas oskarża i dobrze, jakby nie miał powodów. Ja nie chcę, żeby diabeł miał powody. Dobra, uciekliśmy. Obóz wojenny. Czytamy? Co my tu mamy? To mamy. Ja mam jakieś tutaj wersety napisane. Dobrze, czyli po co ten obóz wojenny? Żeby zdobywać, żeby wypełniać obietnice i żeby pokonać wrogów Pana. Powiedz, wrogów Pana. Idę na wojnę z wrogami mojego Pana. I wymieńcie teraz wy te trzy przynajmniej wrogi. Gniew, kłótnia, lenistwo. My to wyrzucamy, depczemy po tym, bo to jest nie od Pana. Amen? I znowu jesteśmy fajni. Znaczy tak myślę, że tak to działa prosto. Bo Pan powiedział, że jeżeli komuś się zdarzy, to dobry i miłosierny jest Pan. I możemy przyjść i powiedzieć, Panie, przepraszam Cię, ale dzisiaj chcę iść na zgromadzenie Twoich świętych. Bez tego ukrytego dziadostwa. Bez tej cząstki królestwa ciemności we mnie. Po prostu chcę iść, żeby Twoje mi było uwielbione i chcę być ofiarą, która jest przyjemna. Jak myślicie? Jeżeli przychodzimy inaczej, nieprzygotowani na spotkanie z Panem, to czy to dla Pana jest przyjemne? Bo jak my myślimy, że my jesteśmy cały czas tacy przyjemni dla Pana i bierzemy sobie kilka psalmów i wersetów, mówimy, o, jak jest przyjemny dla Pana, jestem... Pycha mi się nie mieści tu. Normalnie korona jest na tym filarze. Dobrze, że mają takie wysokie filary. Bo ja teraz idę uwielbić Pana, a Pan mówi, a ja nie chcę, żebyś ty takim sercem przychodził w ogóle do mnie. Radzę ci, żebyś nabył olejku, bo jesteś bogaty w duchu i tak naprawdę za chwilę obnażę twoją haniebną nagość. Więc, wiecie, Bóg błogosławi pokornych. Pan Jezus przyszedł do pokornych. Na ulicy ludzie, którzy przyjmują Ewangelię, to są pokorni ludzie, których serce zostało przygotowane i oni wiedzą, są w stanie odpowiedzieć. Pan przyszedł do skruszonych, czy mi się wydaje? Dobra. Czytamy. Licz 22:10. Proszę, werset. Bardzo was kocham. A powiem wam jeszcze, to nie jest gwóźdź do trumny, albo to nie jest, wiecie, że już nas zakopali, że już jesteśmy w piachu, że już jesteśmy grzesznikami, po nas jest. Nie. Nie. To jest łopatka, saperka, wojenne narzędzie. Żołnierze mają poskładane przy plecakach takie te, wiecie, żeby sobie tam coś pokopać, ale ja wam powiem, co tam trzeba pokopać. Tam trzeba pokopać jedną rzecz i to poza obozem, za chwilę się dowiecie. No tutaj jesteśmy, fajnie, dobra, chyba nie o to mi chodziło, ale też fajnie, do Balama możemy dojść, co ja tutaj mam w notatce. No dobra, czytajmy to całe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Balaam odpowiedział Bogu. Pamiętacie Balaama, którego Balak zatrudnił, żeby przeklinać Izraela? Chcę wam przez ten werset coś pokazać, że nie da się przeklnąć Kościoła, nie da się przeklnąć Ciebie, nie da się, żeby demony Ci przeszkadzały w życiu, jeżeli nie otworzysz im drzwi, jeżeli już należysz do Pana. Nie da się. Dlatego, że sam Bóg zamieni każde przekleństwo na błogosławieństwo do Twojego życia. I ta historia o tym mówi. Balaam był zatrudniony do przeklinania Izraela, dlatego, że Izrael zdobywał wszystkie ziemie i Moabici się po prostu na pustyni Moabu zobaczyli to mnóstwo, które wyszło z Egiptu i po prostu Balak, przestraszony, zaczął szukać wróżbity Balaama i mówił, przeklnij mi go, bo kogo przeklinasz, ten jest przeklęty, a kogo błogosławisz, ten jest błogosławiony. I wiecie, tak się to... Pamiętacie tą historię z tą oślicą, która mówi i tak dalej, to nieposłuszeństwo Balaama. On tak później podpowiada, niestety, Balakowi, jak ma zdobyć Izraela, ale... Ta niecna historia, która mówi o tym, żeby przeklinać Bożych ludzi wybranych, że ktoś cię może przeklnąć, że ktoś ci może coś zrobić w ogóle, że jakaś krzywda będzie. Nie miej żadnej krzywdy. Jak gdyby, jeżeli jesteś prawdziwie przed Panem, człowiekiem czystym i prawym i sprawiedliwym, takim, jak Bóg cię powołał i takie, jak cię przemienił i tak dalej, i masz czyste sumienie, to nie ma możliwości, żeby coś cię mogło zaatakować. Nawet jakby ci ktoś coś złego powiedział, to cię nie zaatakuje, bo twój Pan zamienia to na błogosławieństwo.
co nie znaczy, że nie ma korekty do naszego życia. Amen? Wiecie co, czekajcie, ja tylko sobie sprawdzę, czy ja mam tutaj dobre rzeczy, jeżeli chodzi o werset. Idźmy od razu 25.1. A chcecie przeczytać całe to błogosławieństwo? 23.4-30. Przeczytajmy. Mamy czas. Mamy czas? Mamy czas na słuchanie Bożego Słowa? Ja wiem, że kaznodzieja słabe, ale słowo niezmiennie to samo. I Bóg spotkał się z Balaamem i Balaam powiedział do niego: postawiłem 7 ołtarzy i ofiarowałem po 1 cielcu, 1 baranie na każdym ołtarzu. Wówczas Pan włożył słowa w usta Balaama, który miał przeklinać, za pieniądze miał przeklinać naród izraelski, i powiedział: wróć do Balaka i tak mu powiedz. I wrócił do niego, a oto stał przy swoim całopaleniu i on i wszyscy księżęta Moabu. I rozpoczął swą przypowieść, mówiąc: Balak, król Moabu, sprowadził mnie za ramo z gór wschodnich tymi słowami: przyjdź, przeklij mi Jakuba, przyjdź, złorzecz Izraelowi. Jakże mam przeklinać tego, kogo Bóg nie przeklął? Jak mam złorzeczyć temu, komu Pan nie złorzeczy? Tutaj wam wygląda taki, jakby był w ogóle poddany Panu, ale to nie o to chodzi. Gdyż widzę go ze szczytu skał, spoglądam na niego z pagórków, oto ten lud będzie mieszkać osobno. Jak będzie mieszkać ten lud? Ten, wiecie, to nie chodzi o to, żeby nie widzieć ludzi ze świata, ale nie możesz mieszkać w świecie, krótko mówiąc. Ten lud będzie mieszkać osobno, do innych narodów nie będzie zaliczany. Tak jak my jesteśmy pokoleniem naszego Pana. Jesteśmy kapłaństwem królewskim. Nie jesteśmy zaliczani do innych narodów. Więc ten... Dobrze. Któż policzy proch Jakuba? Któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niech umrę śmiercią sprawiedliwych i niech mój koniec będzie taki jak ich. To się później wypełni. Wtedy Balak powiedział do Balaama: cóż mi uczyniłeś? Sprowadziłem cię, abyś przeklął moich wrogów, a oto ty wielce błogosławiłeś. A on odpowiedział: czy nie mam pilnować tego, by mówić to, co Pan włożył w moje usta? No dobra, to tak nie do końca było. I Balak powiedział do niego: chodź, proszę ze mną na inne miejsce, z którego będziesz mógł ich widzieć. Dalej, dalej, bo ja chcę dojść do błogosławieństwa. Dalej, proszę. Dalej, proszę. Dalej, proszę. I rozpoczął swą przypowieść tymi słowami: wstań, Balaku, i słuchaj, nakłoń swego ucha, synu Sipora. Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, żeby miał żałować. Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni się? Oto otrzymałem rozkaz, żeby błogosławić. On błogosławił, a ja tego nie mogę odwrócić. Nie dostrzegł nieprawości w Jakubie. Przeczytajcie to głośno. Ani nie widział przestępstwa w Izraelu. Pan jego Bóg jest z nim, a okrzyk króla przy nim. Nie, nie, dobra, dobra. Bóg wyprowadził ich z Egiptu, jego moc jest jak u jednorożca. Nie ma bowiem zaklęcia przeciw Jakubowi, nie ma czarów przeciw Jakubowi. Powiedzcie, nie ma czarów przeciwko Kościołowi. A co to są czary? A czary to jest... są jak nieposłuszeństwo i bunt. To są czary. Bo my szukamy takich bardziej czarów, 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 ale w Kościele powinniśmy szukać innych czarów, czyli buntu i nieposłuszeństwa. Tak? Bo nieposłuszeństwo i bunt jest jak czary. To jest Słowo Boże. Nie ma bowiem zaklęcia przeciw Jakubowi, ani wróżby przeciw Izraelowi. Już od tego czasu będzie się mówić o Jakubie i o Izraelu, czego dokonał Bóg. Oto lud powstanie jak silny lew, jak młody lew się podnosi. Nie położy się, aż poszedł zdobyć i wypije krew zabitych. Patrzcie, jakie wojenne wyznanie. Wtedy Balak powiedział do Balaama: ani ich nie przeklinaj więcej, ani im też nie błogosław. Już był zniechęcony. I Balaam odpowiedział Balakowi: czy nie powiedziałem ci, cokolwiek powie Pan, to uczynię? Popatrzcie się. Świat chce przeklinać Kościół. Świat zapłaci wszystkie pieniądze.
Balak, ten świecki dzisiejszy Balak, zapłaci wszystkie pieniądze, użyje wszelkich sposobów swojego marketingu, nie wiem, jakieś mowy przekonujących, wszystkich tych rzeczy, tylko po to, żeby na koniec przeklnąć Kościół, żeby doprowadzić do jakiejś katastrofy tych, którzy są wybrani przez Pana. Jest duża walka o to, żeby Kościół się mógł ostać, dlatego że jeżeli Bóg chce wylać swoje przebudzenie, chce wylać swojego ducha, to dlatego, że stan Kościoła jest tragiczny właśnie przez te wszystkie rzeczy, przez działające przekleństwa rzucane na Kościół. Jak one mogą działać? Idźmy dalej w takim razie. Otwórzmy sobie Liczb 25,6. Albo od 1. Czytajmy od 1. Lubicie Boże Słowo? Kto kocha Boże Słowo? Ten kocha Pana Jezusa, bo Jego imię to Słowo Boże. I po tym poznajemy, że Go kochamy, że kochamy Jego przykazania i nie są dla nas wcale żadnym ciężarem. Potem Izrael, patrzcie się, po tym jak Bóg mówi, kocham Izraela, nie znalazłem żadnych czarów, żadnych wróżb w nim, nie znalazłem żadnego nieposłuszeństwa. Wiecie, my myślimy o Izraelu, że oni tylko grzeszyli, grzeszyli i grzeszyli. Ale tam jak oni grzeszyli, to przychodził od razu sąd. Więc nie grzeszyli. Ci, którzy tutaj są, oni nie grzeszyli w tym momencie. Dlatego Pan wypowiadał o nich błogosławieństwa. Amen? Jesteście tu? Nie znalazł, Pan nie znalazł w nich niczego, co by było złe. Nasze religijne przyzwyczajenie do tego, że naród izraelski po prostu miał tylko twarde karki, a my to jesteśmy w ogóle królewskie kapłaństwo, oni niczego nie rozumieli, chociaż był obłok z nimi, chociaż z tej samej skały pili, ale my to jesteśmy bardziej wyedukowani niż oni. Nie, oni mieli obecność Pana cały czas. Tak jak my zresztą. Tylko, że oni ją mieli prawdziwą, a my często mamy, z łatwością przyjmujemy inne duchy. Więc tam był obłok i ogień, tam była obecność Pana i Pan szedł z nimi. Oni się nie ruszali, wiecie, jak mi chcecie powiedzieć, że Izrael był nieposłuszny. Ci, co byli nieposłuszni, po prostu zginęli. Ale Izrael był posłuszny, bo jak obłok się nie przemieszczał, to Izrael stał nawet kilka lat w tym samym miejscu. Więc ruszali tylko wtedy, kiedy obłok się przesuwał. Kiedy Bóg powiedział, teraz idziemy, tu pójdziemy, albo z tym walcz, albo z tym nie walcz. Tam nie było tak, że każdy sobie coś robił, pójdziemy, nie pójdziemy, chmurka, nie chmurka. Nie, po prostu oni słuchali Pana i dlatego Bóg był ich orężem, On ich chronił. I jak był grzech, to był oczywiście sąd. My dzisiaj jesteśmy w Nowym Przymierzu, które, wiecie, no nie musimy składać ofiar i tak dalej, ale to nie znaczy, że mamy żyć w grzechach. I cytować słowa, które są, wiecie, z natchnienia napisane przez ludzi jak Dawida, który po prostu dwa razy zgrzeszył w życiu. Bo Pan powiedział, że Dawid był jego serca poza tymi dwoma rzeczami. Poza tym, co zrobił z Betrzebą i morderstwem. I jeszcze policzył naród też. Też zrobił te rzeczy źle. A poza tym Pan powiedział, to jest człowiek mojego serca. Więc po co jest to słowo? Żebyśmy trochę naśladowali to. No on kochał przykazania Pana. I to nie jest starotestamentowy przykład, bo przecież w końcu Dawid wchodził do przybytku i Pan mu otwierał w ogóle wszystko tam. No przecież nie umarł, a nie był kapłanem. Przybywał, był drugi przybytek. W jednym podobno był Pan, ale tym Dawidowym był Pan. Amen? Pamiętacie to? Dobra. I popatrzcie się, zaraz po tym błogosławieństwie, kiedy Balak, kiedy świat nie mógł przeklnąć Izraela, kiedy to się nie mogło wydarzyć, bo Pan powiedział, nie, 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 każde przekleństwo wypowiedziane przeciwko mojemu Kościołowi, ja zamienię na błogosławieństwo. Ktoś ci zło rzeczy, ja to obrócę, ja ci będę błogosławił. I łamie Bóg, i ja łamie Jezus Chrystus wszelkie przekleństwo, które może być pokoleniowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie przekleństwa są złamane przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu dla tych, którzy trwają w Chrystusie i są z Nim jedno. Więc nie dla tych, którzy recytują, tylko dla tych, którzy są w Chrystusie. Amen? I potem, zaraz po tym, to jest zaraz dalej werset, po tym błogosławieństwie, po tym jak Pan powiedział, nie, nikt nie przeknie mojego ludu, żadne pieniądze, nic, 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 bo nie ma w nim skazy. Potem Izrael zamieszkał Szitim i lud zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu. Pan mówi, kocham was, a lud zaczął uprawiać nierząd. Jesteście tu? One zapraszały lud do ofiar swoich bogów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Idźmy dalej, idźmy do Pinchasa. I potrzebujemy teraz kapłaństwa.
25, 7, 8 do 9. 24 tysiące. Popatrzcie, jak się to stało. Przed oczami Mojżesza była już zaraza, kiedy się to stało. Oni po prostu nie posłuchali Pana, więc Pan dopuścił, wziął swoją rękę i wróg zaczął ich atakować. Przekleństwo przyszło od środka kościoła, bo z zewnątrz nie może przyjść. Od środka przyszło przekleństwo, zaraza. 24 tysiące ludzi z obozu umarło. Co to znaczy dla nas dzisiaj? No wiadomo, że my żyjemy. Halleluja. Dzięki łasce Bożej. Ale jeżeli mamy jakiś obóz, a przekleństwo jest w stanie wejść przez różne nieposłuszeństwa, czary i tak dalej wewnątrz nas, to będziemy zdziesiątkowani. A jak będziemy zdziesiątkowani, będziemy słabsi. Po to Bóg chce pomnażać swoje królestwo, żebyśmy byli silniejsi. Więc Kościół, który jest zdziesiątkowany, Kościół, który jak gdyby dopuścił do siebie piątą kolumnę od wewnątrz, przekleństwo od wewnątrz, no po prostu jest słabszy. I Mojżesz jako taki przykład dla nas, i bądź Mojżeszem po prostu w tym miejscu. Bądź jak Jezus albo Mojżesz. Ja się nie dziwię, że Pan Jezus zaprosił na górę przemienienia Mojżesza i Eliasza. Nie dziwię się. Bo oni naprawdę dbali o to, żeby Bóg był uhonorowany. I jak był grzech w Izraelu, to oni naprawdę płakali, rozrywali swoje szaty i wołali do Pana. I Mojżesz się wstawiał, żeby Bóg nie wylał swojego gniewu. Pamiętacie? Się wstawiał bardziej niż miłosierny Pan. Bóg Starego Testamentu i Nowego Testamentu jest tym samym Bogiem. Ja nie mówię, że On się będzie wiecznie na kogoś gniewał, ale On przyjdzie i ten cały gniew później niestety sprawiedliwości Bożej będzie się musiał wylać. Dlatego mamy ratować wszystkich innych ludzi, ale nie możemy ich czynić nie uczniami, tylko mamy ich czynić uczniami i wciągać do obozu Pana, gdzie jest świętość, gdzie żyje nowy człowiek. Powiedz komuś, jesteś nowym człowiekiem. Stary człowiek umarł już. Gdy zobaczył to Pinchas, syn Eleazara, a Mojżesz siedział wtedy przy namiocie i wołał do Pana o to, żeby Bóg zatrzymał zarazę, żeby zatrzymał dziesiątkowanie jego ludu, żeby błogosławieństwa się mogły wypełniać, więc nie wiedział, co się dzieje, nie wiedział, ale grzech już był tak duży, że jeden z Izraelitów przyprowadził na oczach Mojżesza kobietę, Moabitkę i z nią po prostu poszedł do swojego namiotu. Na oczach Mojżesza, na oczach Pana, w Bożej obecności. Popatrzcie, do czego to doszło, że ludzie przestali się liczyć ze słowem Pana. Dobrze, ja nie chcę nas straszyć jakimiś, wiecie, karami, bo to nie o to chodzi, ale chcę pobudzić Pinchasa jakiegoś. Kto chce być dzisiaj, na dzisiaj Pinchasem? A kto jest kapłanem dzisiaj? Taka sama średnia jest. A kto jest królewskim kapłaństwem? Jest kilka osób. A kapłanki królewskie też są? Dobra, no jest. A są ludzie obojętni, aboletni całkiem? Nie ma takich. A są ci, co mają, trzeba się modlić o to, o uszy, bo ja na przykład mam słaby słuch tutaj z jednej strony. Dobra, i to było z ciała. Gdy zobaczył to Pinchas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, wstał spośród zgromadzenia i wziął do ręki oszczep. I poszedł za tym Izraelitom do namiotu. Wiecie, ktoś musi pójść za grzechem gdzieś. To nie jest tak, że będziemy się przykrywać wszyscy. Pan nie chce, żebyśmy byli grzeszni. Pan nas uwolnił od grzechu. Pan Jezus umarł po to, żebyśmy byli wolni od grzechu, a nie żebyśmy byli kościółkiem. Więc jeżeli mój Pan mnie wyzwolił od grzechu, to ja nie mogę po prostu być obojętny, czy ja grzeszę, czy nie. Wiem, że tak nie mamy, ale musimy być bardziej wrażliwi na to, żeby się umieć przeciwstawiać diabłu. Bo to, że nie chodzisz do baru, nie oznacza, że nie masz pychy. A ona prawdopodobnie jest gorsza od baru. Bo w barze to jeszcze, wiesz, wydasz pieniądze i pokorny jesteś. A w kościele, wiesz, Pan cię błogosławi, halleluja i jest z górki. Dobra, ale Bóg się pysznym przeciwstawia. Poszedł za tym Izraelitą do namiotu, przebił oboje, tego Izraelitę oraz kobietę, przez jej podbrzusze i plaga wśród synów Izraela została powstrzymana. I teraz popatrzmy, co nasz Pan Bóg mówi dalej o tym. A tych, którzy umarli od tej plagi, było 24 tysiące. Potem Pan powiedział do Mojżesza. Powiedzcie jeszcze raz. Potem Pan powiedział do Mojżesza. Pan to Bóg. Amen? Jahwe.
Ja jestem. Amen? Bóg, ten sam, któremu Pan, nasz Pan, Jezus Chrystus, służył i bez którego nikt nie zrobił. To jest nasz Ojciec, tam jest opisany nasz Ojciec, Pan. Amen? Pan Jezus nie zrobił nic, co byłoby przeciwne Ojcu. Musimy zrozumieć dobrze, że Jezus nie zrobił nic przeciwko Ojcu, temu Ojcu. To nie jest zły Ojciec, jest dobry Ojciec. Przed chwilą błogosławił. Pinchas, syn Eleazara, syna Arona, kapłana, odwrócił mój gniew. Popatrz, można odwrócić gniew, można odwrócić coś. Może Pan już wydał jakiś osąd, jakiś wyrok, bo Pan zacznie sądzić od Kościoła i to widać, w Polsce to widać. Dlatego tak dużo się mówi o przebudzeniu, bo widać, że Kościół nie zdołał unieść tego jarzma, które miało być miłe i Kościół zaczął żyć w grzechach. Pastorzy, kapłani, różni ludzie żyją w grzechach. Odwrócił mój gniew od synów Izraela, gdyż okazał wśród nich gorliwość. Widzisz, gorliwość. Okaż gorliwość, żeby zatrzymać grzech w swoim życiu i w życiu wszystkich swoich braci i sióstr w Kościele. Wtedy będzie to gorliwość, która podoba się Panu. To jest gorliwość dla Ciebie i dla mnie w tym miejscu. To jest gorliwość, możesz być przez to obsmarowany, obgadany, że wiesz, że coś tam, ale to jest gorliwość o dom Pana. To jest ta sama gorliwość, przez którą Jezus powywracał stoły, bo On był gorliwy o dom Pana. Bo sam Pan chce być gorliwy, jest zazdrosny o nas. Gdyż okazał wśród nich gorliwość ze względu na mnie, mówi Pan. Na mnie. Nie na jakiś porządek, tylko na mnie. Na mnie, mówi Bóg. Okazał gorliwość ze względu na mnie, bo mnie zna i mnie kocha. Nie ze względu na jakieś układanki kościelne. Ze względu na mnie okazał gorliwość. Ze względu na mnie tak, że nie wytraciłem synów Izraela w mojej zazdrości. Widzicie, możesz powiedzieć, to jest Stary Testament. Ale wszelkie słowo jest potrzebne do wychowania nas, którzy żyjemy w czasach ostatecznych. Więc musi być jakiś Pinchas, musi być jakiś kapłan, musi być jakiś Nehemiasz, który widzi, że mury są rozwalone i zapłacze nad stanem i właśnie na tych ludziach Bóg chce dzisiaj budować przebudzenie. Na tych ludziach, którzy płaczą nad stanem Kościoła z różnymi doświadczeniami, z różnymi zranieniami, z różnymi poglądami, ale to na nas On chce to zbudować. Na Tobie. Na Pinchasie i na Nehemiaszu, na Chrystusie, który jest fundamentem, na świętości, bez której Pana nikt nie ujrzy i na tym, żeby się zbliżać do Pana, do Jego obecności. Wiecie, tak dla nas jest takie proste, bo Bóg nas tego po prostu musiał nauczyć. Objawił nam coś, co zrobiliśmy, przerobiliśmy pracę z Duchem Świętym. I my wiemy, że my potrzebujemy Ducha Bojaźni Bożej, skoro Pan Jezus sam go potrzebował. Mateusza, Pan Jezus. 5:48. Proszę wyświetlić. Przeczytajmy razem. Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. Pan Jezus to mówi. Dalej, 5:16 Mateusza. Tak, niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. Widzicie? Światłość świeci, żeby były uczynki. Słuchajcie. Kiedy Piotr przyszedł do Pana Jezusa, a Pan Jezus zaczął mówić, że właśnie przychodzą dni, kiedy On będzie musiał położyć swoje życie, żeby wypełniła się wola Ojca, a później ten sam Pan Jezus mówi, nie możesz być moim uczniem, jeżeli sam codziennie swojego krzyża nie niesiesz, tylko po prostu nie umierasz na nim. I wiecie, co mu Piotr powiedział? Piotr mu powiedział, Panie, miej litość dla siebie. Piotr mówi do Jezusa, miej litość dla siebie. Ja ci powiem, nie miej litości dla siebie, żeby nie słuchać Pana. Bo Pan Jezus rozpoznał tego ducha, który mówi, zlituj się, nie chce mi się, zlituj się, niech on idzie, niech ona idzie. Zlituj się, Panie, nade mną. Sam się litujesz nad sobą i mówisz, nie muszę. I Pan Jezus to rozpoznał, powiedział, odejdź ode mnie, szatanie. Bo wiesz co, bo od tego zależy, czy ty właśnie jesteś w stanie uśmiercić swoje życie na krzyżu, swoje ego. Od tego zależy, czy wola Ojca się wypełni w twoim życiu i czy Bóg będzie uwielbiony. Nie przez to, co ty powiesz, tylko przez to, czy ty umrzesz dla siebie samego. Bo jeżeli dla Pana Jezusa to było ważne, żeby skarcić Piotra w taki sposób, to rozpoznał ducha, który mówi, nie musisz umierać. Musisz się samorealizować. Jeszcze raz, samorealizować. Humanizm,
Humanizm tak. Samorealizuj się. Ale chrześcijanie, weź swój krzyż i codziennie umieraj. Codziennie jak ci się wydaje, że masz rację, musisz się nią podzielić, to z nią umrzyj. Po prostu weź sobie ją na krzyż. A wtedy Pan cię będzie używał. Wtedy Pan będzie promował twoje wszystkie drogi. Bo kto się uniży przed Panem, ten będzie wywyższony przez Niego. A kto się nie uniży przed Nim, będzie przez Niego uniżony. Rozumiecie? To są poważne rzeczy. Słuchajcie, ja nie wiem, który to werset, ja go przeczytam. Gdy wyruszysz z obozem wojennym przeciwko twoim nieprzyjaciołom, musisz usunąć z niego wszystko, co nie jest czyste, co jest obrzydliwe, bo obóz twój powinien być święty, dlatego że Pan Bóg po nim się przechadza, żeby cię chronić przed twoimi wrogami. Dlatego weźmiesz sobie już teraz, nie mam tego wersetu, ale wiem, jak on brzmi. Dlatego weźmiesz sobie, tam jest mowa o czystości seksualnej też. Pamiętacie to? Takiej czystości seksualnej, jak są młodzi chłopcy i po prostu nawet przez sny coś się dzieje, to w Starym Przymierzu to było bardzo proste. Za obóz obmyć się i wrócić obmytym. To dla Pana było ważne. Ciekawe, dlaczego to jest ważne, nie? Dzisiaj to jest mniej ważne dla ludzi, ale dla Pana te rzeczy czystości były ważne. I teraz jest inna rzecz, bo to nas nie interesuje specjalnie. Wierzę, że tutaj jak gdyby już Bóg do nas powiedział, jesteśmy czyści, bo Jego Słowo nas obmyło. I powiedział, i weźmiecie ze sobą łopatkę i to, co będziecie opróżniać, zaniesiecie poza obóz. Wykopiecie sobie łopatką małą dziurkę i tam, kiedy będziecie się opróżniać, przepraszam, zasypiecie to poza obozem. A ja mam takie wrażenie, że czasami my po prostu przychodzimy się opróżnić albo nieopróżnieni i chodzimy i nam to nie przeszkadza, ale Panu to przeszkadza. Potrzebujesz łopatki, żeby wszelką nieczystość zanieść poza obóz Pana. Bo Pan się przechadza po swoim obozie i On cię chroni, Kościele, cię chroni i ciebie w domu chroni. Twój obóz domowy też. I ciebie jako obóz Pana, ciebie jako świątynię Pana, też Pan chroni, tylko chce, żeby mu nie przynosić żadnych nieczystości. I nawet ofiary ze skazą Pan nie przyjmował. Więc Panu zależy, żeby jego obóz był po prostu czysty, jeżeli idzie walczyć z jego wrogami. Bo diabeł jest pokonany, ale Pan wysyła nas, żebyśmy deptali po wężach. I w dodatku byli jak gołębica, nieskazitelni i cwani jak węże. To jest słabe porównanie, no ale bierzemy, Pan powiedział. Amen. Efezjan 4:27. Widzisz, on jest pokonany. Amen? Amen. Powiedz to, diable, jesteś pokonany. Jezus jest Panem. I On jest też moim Panem. I dlatego jesteś też przeze mnie pokonany w imieniu Jezusa. I dlatego apostołowie, których mamy słuchać i tego nauczania, bo oni słuchali tego nauczania od Pana Jezusa, powiedzieli nam, nie dawajcie miejsca diabłu. Ale jest coś takiego, co jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy zrozumieli. Że Pan Jezus dał nam dokładne instrukcje w swoim słowie i apostołowie też, żebyśmy nie mieli żadnego wytłumaczenia, że diabeł mnie dopadł. My mamy te instrukcje i to słowo powinno płonąć w nas i my powinniśmy poprzez miłość do Pana nienawidzić wszelkiego zła i nie powinniśmy mieć żadnych pokuszeń i nie powinniśmy myśleć w ogóle o czymś złym, dlatego że umiłowaliśmy naszego Pana. Rozumiecie? Z miejsca nie muszę, a chcę, da się zrobić wszystko. Czyli ja nie mogę czegoś zrobić, tylko ja nie chcę tego zrobić. Bo ja cenię sobie moją relację z Panem ponad wszystko, ponad pokuszenia diabelskie, ponad pokuszenie, żeby się z kimś pokłócić. Ja cenię Pana, tylko chodzi o to, żeby sobie o tym przypomnieć, Kaśka, przed tym, a nie po, żeby duch podżegania, ten, który pokonał nawet Mojżesza, żeby nie wszedł do twojego życia. I znowu mówię o duchach jakichś innych, ale z łatwością przyjmujemy innego ducha. Po co to słowo? Bo ja ci powiem po co, bo nie rozpoznajemy, że przyjmujemy innego ducha, jesteśmy w zamieszaniu. I mówi do nas i Duch Święty, ale też z łatwością możemy poddać się pod innego ducha, jeżeli nie rozpoznamy go.
A rozpoznanie jest nie przez jakiś szczególny tego dar, tylko przez Słowo Boże. Przez Słowo Boże. Więc Duch Święty prowadzi Słowem Bożym. Amen? Czyli przeciwstawcie się diabłu, poddajcie się pod mocną rękę Pana, przeciwstaw się diabłu. Poddaj się Bogu i przeciwstaw się diabłu. Co znaczy poddaj się Bogu? Kocham Pana? Amen, halleluja, od tego się zaczyna. Ale później kocham Pana i się poddaję pod Jego prowadzenie, Jego słowa. I nawet jak mi jest niewygodne, to się to poddaję. Jeżeli to jest Jego Słowo, to się poddaję, bo ja wiem, że to Słowo przemieni moje życie i uzdrożni wszystko, co Duch Święty chce zrobić. I to, do czego Cię Pan powołał, nagle wybuchnie, eksploduje i już nie będzie zastanawiania się, czy to, czy tamto. Po prostu słuchaj Pana, ale słuchaj Go w Słowie. Po prostu posłuchaj Go. Nie poczytaj Go, tylko Go posłuchaj. Jakub mówi, nie bądźcie słuchaczami, ale wykonawcami tego. 1 Piotra, 2:1-25, długie czytanie i koniec, obiecuję. Jesteście wolni. Kto jest wolny? Kto jest z wolnych? Kto jest w ogóle wolnochodzący? Bo Bóg pędzi, ja muszę szybko mówić. Ale to nie jest jakieś przekleństwo, że ktoś jest wolny albo z wolnych. To nie o to chodzi, nie. Tylko, że my czasami możemy źle zrozumieć jarzmo naszego Pana, miłe. Mówimy, jestem wolny, Pan Bóg dał mi wolność. Chcę Ci powiedzieć, dał Ci wolność od grzechu. Jesteś Jego niewolnikiem, jakbyś nie wiedział. No i to jest właśnie, teraz fajnie się będzie tam nagrywało wszystko. Jesteś niewolnikiem Pana. No nie Faraona, ale Twojego Pana. Bo On Ci dał jarzmo, które jest miłe. Po prostu masz dobrego Pana, ale On jest Panem. Jest Ojcem, jest przyjacielem, ale jest Panem. I Ty jesteś po prostu w służbie u Niego. Ale nie jesteś tylko sługą, ale jesteś też przyjacielem, bo Pan Ci objawia, co On ma w sercu. Ale jesteś sługą. Gdzie Pan mój, tam sługa. Gdzie Pan mój, tam przyjaciel, może się zastanowi. Nie. Dzieci aż pochwycone są. Dobra, 1 Piotr. Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, ja wiem, że to są podstawowe rzeczy, zazdrość, i wszelkie obmowy, po prostu Twoje jakieś obmowy względem kogokolwiek innego. Jak nowonarodzone dzieci, nowonarodzone, widzicie, mleko teraz dostajemy znowu, musimy się cofnąć do mleka. Jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego. Pragnijcie Słowa Bożego. Ja wiem, kotek teraz, tak, pastorze, my to wiemy, pragniemy. A ja wam mówię, że ja wiele czasu w swoim chrześcijańskim życiu pragnąłem czegoś innego poza Słowem Bożym. Żeby Bóg mnie używał, żeby demony przede mną uciekały, żeby namaszczenie było wielkie. I to jest dobre marzenie, to jest przebudzeniowe marzenie. Ale nade wszystko pragnę dzisiaj, żeby Bóg poprzez swoje słowo mógł mnie kierować w lewo, w prawo, w przód, zatrzymaj się, z tym idź, z tym nie idź, tam nie idź, po prostu tak chcę. Ale nie, że On powie do mnie, właśnie z Łukaszem, żeśmy rozmawiali, że nie chodzi o to, żeby Pan powiedział Ci za tydzień, teraz skręć i pójdź do tego domu tam na ulicę Smolną. Fajnie, no ale jak gdyby nie żyjmy też marzeniami. Ja mam większe marzenie, niż żeby raz na dwa tygodnie Duch Święty coś do mnie powiedział. A Wy? Każdy ma większe? Bądźmy pełni Ducha Świętego. I zanim cokolwiek zrobimy, to wewnętrzne namaszczenie powinno nam powiedzieć, czy to jest od Pana kierunek, czy nie. A jeżeli nie od Pana, to musimy wiedzieć, że nie wykonujemy woli Ojca. A Pan przyjdzie i zapyta nas się na koniec, czy wypełniłeś wolę Ojca. Więc ja chcę to Jego Słowo i Wy też chcecie tego Słowa, bo my wszyscy chcemy tego Słowa, które sprawia, że rośniemy.